I witajcie, jestem, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z serii Sam 3 Jewel of the Nile. Chociaż tak szczerze nie widzę powiązania tytułu a samej gry, ale to może tylko moje takie coś tu jest na dnie. No, takie po prostu wodiczka. Mam nadzieję, że nie powtarzają tego, co było w poprzedniej, znaczy w poprzedniej części, w podstawce, w sensie droga do ostatniego bossa najeżona zbyt dużą ilością wrogów. Znaczy no tak, no bo wbrew pozorom i tam było za dużo. Okej. Udało się jakoś. Jak nie gnary, to szkielety, jak nie szkielety. To kurde krówska. Ale nie, no w tym dodatku. No dobra, trzeba zacząć grać poważnie. Dobra, jednak zostaw jeszcze. Zostaw jeszcze tę broń. Ło. Okej. Okej. Widzę, że i tak nie ma wszystkich broni, bo na przednim mamy minigunę, a jeśli faktycznie są tylko trzy misje, to nie będziemy mieli okazji postrzelać. Chyba. No nie, tam jest. Jetpack tam jest. Chyba. Znaczy klucze. Klucze pewnie będą tutaj. Znaczy klucze. Daleko temu do kluczy, takich normalnych. Z karta. Po prostu dostępu. Tam jest jetpack, a jetpack poprawi nam. Czemu tego nie wziąłem?
Zdecydowanie poruszanie się. A nie masz aż tak wysoko laty, dobra. Szanuję. Dobra. Patrząc na to, jak to się rozwija. Okej. Kurde, 7 jest tylko tych. Trudno, oberwałem raz. Oberwę pewnie jeszcze wiele razy. Co mnie bije? Skąd? Okej. Ciekawe, czy stracimy ten jetpack po... Po tym całym przeleceniu przez to. Tak. Okej. Chyba będziemy mogli zachować. Nic się nie zapowiada na to, żeby nam mieli odebrać. Okej, skąd strzelasz? Nie wiem, skąd strzela. Okej. 5 pocisków to nie za dużo. Ale zawsze coś, tak? Kurde, jeden pocisk. No to już jest nic. Uff. Zła? Dobra. To klasyka gatunku. Jeszcze coś takiego nam pozostaje.
szybko i widzę cię. O fuck. Przyznam się, że tego się nie spodziewałem. Okej. Padasz. Ty też. Aha, tam. Tam wyżej się nie da wejść, jakieś szanuję. Czy tak naprawdę to mam to gdzieś, ale. Ale uznajmy, że szanuję. No, tak sobie troszeczkę polatamy. Po co mi? A to jest sekret. To nie miałem w ogóle iść. Gdzie ja mam iść? Co tu mamy? Opening, tak. Tam nie. I tu się daje jakby droga kończy. Mam się teraz wrócić, czy co? Chyba tak. Okej. Tam co jest? Znaczy to był chyba ten... Ten pożar się może... Pożar się może sekret. Okej. Nawet modelu nie zmienili, zostawili go taki, jaki był. Stąd przyszedłem. Podejrzewam, że skoro mnie tu kazali wrócić... To czyli gdzieś tutaj, tak? No nie. Nie ma tu gdzieś zadania.
To takie cycki dla wyświetleń. O, czekaj. Okej. Naprawdę nie ma tu. Są tylko potwory. Myślałem, że to jest cele zadań są. No po co mam się wracać, skoro stąd przyszedłem? Kazali mi się wdrapać tutaj. Ale tu kurczę nic nie ma. Więc no naprawdę nie mam pojęcia, gdzie mam tej karty użyć. Szczególnie, że gra mi nic nie mówi. Po prostu znalazłem kartę. Dziękuję, do widzenia. Czy jaki ciu? Chyba, że tędy mam się wspinać, ale to było bez sensu. No nie, nawet to nie wraca. Tu więcej żadnych ulic nie widzę ani nic. Chyba, że tu coś. O nie. Powiem, jestem w małym. Małym nawet nie wiem, czym jestem. Chyba, że faktycznie mam się aż tak cofnąć. Tam nie wlecę. Tędy przebiegłem. Sprawdź jeszcze na pewno się czy tędy. No nie ma tu nic. Tu mi kazali się wrócić. Ale tu nic nie ma. A jak wrócę na początek, to tym bardziej nic nie będzie, bo skąd? Stąd przeszedłem. The door is locked. Nie rozumiem, dlaczego miałbym. Czekajcie, bo tu było to, żeby dostać to, ja musiałem gdzie iść. Po tej stronie. No tak, tu szedłem i tu się pizgałem z tymi całymi byczkami. Chyba, że coś pominąłem.
Czy zdobyłem jakiś klucz? Podejrzewam, że gdzieś jest jeszcze wejście do czegoś. Że tutaj czy coś? No nie, czy nic nie ma. Wiecie co, ja może przerwę odcinek i wrócę do was, jak się dowiem gdzie iść, więc ZW. Okej, wróciłem i znalazłem to miejsce, gdzie trzeba użyć klucza. To jest tutaj przy tym sekrecie od razu. To jest przykre. Bo ja tego szukałem. Wcześniej nie miałem znaleźć. A teraz? Aha. Czyli dodatkowo nie mamy jetpacka. No ma to sens, przeszliśmy przez wodę. To dobrze, że tam wtedy nie wszedłem. Jestem na was gotowy. Bitches. Oh fuck. Okej. Tak starać się ich grupki niszczyć. Bo nie mam takiej fajnej jakiejś obszarówki. Widziałem, bo oglądałem film właśnie z tej gry, z tego DLC, żeby właśnie się dowiedzieć gdzie pójść. I no, widziałem, że gościu ma wszystkie bronie. Podejrzewam, że sekretów, bo raczej nie minąłem żadnej broni. Okej, no patrz ile tu jest. Kurde, jak jest za dużo, tak jak mówiłem. Tych krzykaczy, fakt, nie powinno być też mało, ale no to przesadzili z ilością. No właśnie, bo to tylko się cofamy. W zasadzie nic ciekawego. No, przynajmniej teraz się tu trochę... Znaczy dalej lecą, ale już nie w takich ilościach. I przez to nie przeczytałem, co on powiedział. Jakoś tymi pierdołami się nie przejmuję. Okej. 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 Tych trzeba się pozbyć jak najszybciej.
Podejrzewam, że zbliżam się do końca. Jestem... Okej. Pozbierajmy to, co nam dają. No, ale wyjdź stąd. Nie podoba mi się ilość tego. Aha. Czy nie mam wszystkiego? Muszę zdobyć jeszcze klucz. Cześć. Jest takie trochę... wykpienie. O, electricity full. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Ale electricity full. Znaczy ma, to jest amunicja tego. O, żeż ty, dobra. Okej. Są te byczki, ja ich kurde... troszeczkę nie ogarniam, ale... masz pisiora, znaczy go nie masz nawet. Patrzcie, ile ich tu jest. Tam pewnie jest ten cały. Patrzcie, jak unika skubany. Masz tam, gdzie kiedyś był pisior. Że tam właśnie gdzieś jest ten kluczyk. Albo i nie. To takie miejsce spawnu. Mini sekret. No naprawdę mini. Kurzę się jedynie, bo będę musiał to montować. A to oznacza, że ten film będzie ważył za dużo. Jakieś znalazłem. To coś na mnie czeka. Nie. Jak to możliwe? Aha, dobra. Spoko. Okej. O kurde. Mogę tak napieprzeć, czy nie? Daj mi te.
O kurde. Okej. Trochę mu już zbiłem, ale... Ale właśnie mnie zabił. Chyba najlepiej będzie tymi... W sensie rzucić i uciekać. Ja nie wiem, jak ty tym rzu... On jeszcze nie piznął. Kurde, to mnie bije. Okej. Fakt, ta fala uderzeniowa. Fakt, to jeszcze... Okej. Z taki... No ten powiększony grubas po prostu. Tylko, że nie ma, nie strzela tak rakietami tylko. Tylko na... No, tam clear biegnie. Czyli... Faktycznie nie miał nic wspólnego z żadnym klejnotem Nilu. Dziwny tytuł do dziwnej gry. Takie bardzo nastawionej na znajdźki jakieś, po prostu szukaj tu coś ten, jakieś zagadki takie. No troszeczkę nie w moim stylu, znaczy nie w stylu serii sama, tak powiedzmy sobie szczerze. No i co? No i za dużo tych krzykaczy. Tu było ich zdecydowanie za dużo. Ale grało się nawet fajnie, nawet przyjemnie. Mam nadzieję, że i wam się przyjemnie to oglądało, więc to było na tyle. Ja się będę z wami żegnał, co się wilno się spodobał, jak i cała ta seria, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie to zabrać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał się spodobał, chcecie widzieć bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.